godzinę 24:40. Jedziemy pociągiem. Aidik poszedł do toalety. No, pociąg nie jest najwyższego lotu. No, Aidik przyszedł akurat i nawet to nie działa. Ogólnie nie polecam. Serio, dobra, Aidik, sobie potem sprawdzę. Do zobaczenia. Gdzie w ogóle jedziemy? Klapę, którą się puszcza w dół i tak widać tory. A, czyli ten stary system. W ogóle gdzie my jedziemy? Jak jest biały. A, do bielsko-białej. No to widzimy się później. Jest godzina 7:58. Niedawno wyjechaliśmy z Koźla. W sumie Przemyśl Koźl, nie pamiętam już tej miejscowości. No w sumie ID teraz aktualnie sobie śpi. Możecie zobaczyć jego odbicie w oknie jego pleców. No i za niedługo dojedziemy za jakieś 2 godziny do Biała, czegoś tak, już nie pamiętam. No to w sumie już widzimy się już na mnie. O, Bielsko-Biała. No, Kędzierzyn Koźle. Adina, nie śpi, podsłuchuje i udaje, że śpi. Dobra, to zobaczę już na miejscu. No i jesteśmy. Jest godzina 10:13. Jesteśmy w Bielsko-Białej. Wraz z Aidikiem. I będziemy powoli się kierować na hotel. No i tyle. Jesteśmy... Gdzie my jesteśmy, Aidik? Szczyrku. W Szczyrku. Niestety przez Aidika wysiedliśmy o przystanek wcześniej. I musimy drałować z buta do hotelu. No ale możemy podziwiać piękne widoki. Tam. Piękne góry. Bo pokazuje wszystko. Spokojnie. Piękne. O, piękne widoki, piękne góry. Drzewo. Piękne drzewo, piękna droga. Pokazujesz ulicę. Bardzo piękna ulica. Tutaj mamy drogę piękną. No i góry. No i udało nam się dojechać do hotelu. Trochę nam to zajęło. I zaraz 20 minut. Autobusem 3. No, dokładnie. I zaraz widzimy się w pokoju. No i jesteśmy już w hotelu. Tak wygląda od środka. Ładnie, ładnie. Zaraz będziemy w pokoju. No i jedziemy windą do góry. Odpal Aidik. Nie rób tego. No i Aidik, otwieraj pokój. Zobaczymy, co tam jest. Jeszcze do niej wchodziliśmy. Jak to działa? Aaa, taki myk. Dobra. O, ciemno, ciemno. Myślę, że coś zapal. O, mamy pokój. Mamy tutaj szafę. Trochę tutaj ciemno. Dwa łóżka. O, i ogromny telewizor. Jaki mega duży telewizor. O, i mamy nawet widok trochę na góry. Coś tam widać. I na drogę. Tutaj mamy podłogę. Aidik, odsuń się. A, nie. Tego nie nagrywamy. O, łazienka. Światło. No dobra, ale wiecie, że to jest toaleta. O! Działa. No to, jak widzicie, tutaj całość jest. Panie, że nie chcesz dać Marioli jeszcze jednej szansy. Dawid, no powiedz z nami na ten zlot. Ja już nie chcę, żebyś takiego... No daj szansę Mariolki, no daj. Co ty w ogóle Aidik puściłeś? Co się włączyło? No i co? Jak było ocenić ten hotel? No, nie jest za duży pokój. Fajnie, czysty jest, żadnych widocznych zniszczeń. Światło jednak działa. No to co? My lecimy spać. To na razie. No, jak już będziemy gdzieś w górach, to się odezwiemy. Teraz dopiero zauważyliśmy, co tutaj pisze, że prosimy o dwukrotne przekręcanie klucza przy zamykaniu drzwi podczas pobytu
kokoju. Jak i po wyjściu na zewnątrz. No, fajnie, jesteśmy w kokoju, a nie w pokoju. Jest już dzień drugi. Wyszliśmy o godzinie 11. 10 ledwo jest. Dobra, sorry, to 10. Pomyliło mi się. Przez to, że Aidik musiał grać w Fallouta. Nieprawda. Ale jak widzicie, jest już ładniejsza pogoda niż wczoraj. Śliczna pogoda. Tak, ciepło jest, nie wiem. Idziemy zdobywać szczyty. Dokładnie. Ale najpierw zaopatrzenie w sklepie. Nie, nie idziemy do sklepu. Jakieś piwko albo coś. A to Aidik tylko. On na trzeźwo nie idzie. No. No to widzimy się później. No i sobie wjeżdżamy wyciągiem. Jedziemy razem z Aidikiem. W górę. Będzie zdjęcie. Bez zabezpieczeń. O, no. Nagrywasz? Czekaj. U góry jest coś. U góry jest... Nie, to. Nie? Nie. No tutaj by... To nie jest zabezpieczenie wszystkim? Leniuszek by z nami nie pojechał. Dlaczego? No, może i jest zabezpieczenie. To jest zabezpieczenie. Tak? Aidik, weź to pociągnij. O, widzisz? No i od razu czuję się bezpieczniej. Tak. Opa. Od razu. Tak to działa? No. Opa. O, moja noga, wyściłem się. O, czekaj, bo... Dusisz. O, widzisz? Lepiej. A ty chciałeś bez zabezpieczenia jechać. No, fakt. Mógł nam powiedzieć o zabezpieczeniu. Let's hot hisset. No i to jak się wychyliłem z tyłu, widzicie piękne widoki gór. Zrobimy to samo jeszcze z wyższej. Dokładnie, Aidik. O, tutaj mamy już widok w połowie trasy. Zaraz będziemy jechać znowu pod górę. Piękne widoki. Nie, Aidik? I znowu jedziemy, tylko już troszeczkę lepszą tą, lepszą wersję. Czekaj, zrobimy klimat. Trzymaj, trzymaj. Można mieć antysłoneczną barierę. Tak. Ale to do nogi nie chodzi? Żeby też nie padał. Albo można jej nie mieć. Tu jest. Opa, piknie. Jest, piknie. Do ziemi troszeczkę daleko jest. Ale mamy teraz zabezpieczenie. No. Spoczko. Wcześniej bez zabezpieczenia jechaliśmy chwilę. To było śmieszne. I dziwne. O, coś leci. Tam wysoko. Magicopter? Nie, chyba samolot. Tego nie widać. A wygląda jakby... A nie, to samolot. A wygląda tak, jakby się przemieszczał, wiesz, jak na patyku. Tak. No i dobra, widzimy się na górze. No i to jesteśmy na samej już górze. Bardzo wysoko. No i jesteśmy na kolejnym szczycie. No, dzisiaj jest dzień drugi. Jeszcze troszkę dłużej poszliśmy, bo nie jechaliśmy już tym wyciągiem, tylko poszliśmy z buta. Trochę mało wzięliśmy wody, bo tylko w sumie 3 litry, więc półtorej na głowę. A już wypiliśmy dwie butelki. Też na głowę, to zostało nam tylko po jednej. Trochę słabo, ale powinniśmy dać radę wrócić do hotelu. Jesteśmy bliżej niż dalej, bo już stamtąd poszliśmy to, znaczy w ogóle poszliśmy już chyba 7 km i jeszcze idziemy. Dobra, no to widzimy się później. No i udało nam się z Aidikiem dojść na Baranią Górę. Powiedz coś Aidik ciekawego, mądrego. Dokładnie. Tutaj mamy piękną panoramę gór, jak widzicie. Piękne widoki. Dużo jagódek. Można jeść. Ja się zmęczyłem trochę. Dobra, to kończymy. Jednak nie byliśmy na Baraniej Górze, ponieważ to był inny szczyt. Tam jest Barania Góra. A jak mieliśmy wcześniej, to był jakiś inny szczyt i chyba się pomyliliśmy po prostu, bo na drogowskazie było pokazane, że mamy godzinę 45 minut do Baraniej Góry. A już tak się cieszyłem.
Miało być tak pięknie. Dobra, koniec. No i teraz nam się udało na Barią Górę wejść w końcu. Żebym jeszcze miał siły, Boziu. No, na szczęście tutaj są ławki, więc damy radę. No, to jest już dzień trzeci? Czwarty. Ech, ten czas szybko leci. No, my daliśmy radę, wróciliśmy do hotelu 8, po tej... 17.59, mieliśmy minutę na jedzenie posiłku, na rozpoczęcie jechania z posiłkiem. Dokładnie. I wczoraj byliśmy bardzo zmęczeni i w sumie wyszło nam 23 km. No, no i właśnie prostaksówka. To przebitka chyba trzykrotna była. Ale ogólnie co mnie tak zniechęciło, znaczy zniesmaczyło to, że jak byliśmy na tej drodze... Ostatnia prosta, czarny szlak, bardzo długi. Tak, mieliśmy, bo już tam się pytaliśmy, jak w ogóle dojechać do Szczyrku i tak dalej. No i po prostu goście mówił, albo byśmy musieli wrócić górą, czyli tym, co poszliśmy. Przyszliśmy. Albo pójść po prostu drogą, a to by to było, jak po to się dowiedzieliśmy, 19 km. To byłaby żenada, żebyśmy znowu to musieli iść taką odległość. Nie no, do dzisiaj byśmy doszli. No tak. A jeszcze co było niefajne, to, że po drodze chcieliśmy, no numer taksówki to akurat moglibyśmy sprawdzić w internecie i tak dalej, ale sytuacja była taka, że ktoś po prostu zrywał wszystkie możliwe ogłoszenia z taksówkami. Albo po prostu był napis taksówka, ale bez już numeru. Dzięki Bogu taksówkarze pomyśleli i zrobili na wysokości nieosiągalnej dla jednego człowieka numer, dorwaliśmy go. Później trochę było problemu z znalezieniem sygnału, bo akurat cały czas był piękny sygnał. Chodziliśmy szlak ten szczytami, ale jak zeszliśmy na dół, to już było gorzej. Bo weszliśmy taką kotlinkę, las wiadomo, brak zasięgu. No, ale się udało. Dokładnie. No, no to idziemy szlakiem dalej. Dokładnie. No, jest to dzień piąty już. Praktycznie końcówka podróży, jutro wyjeżdżamy. I ostatni już taki dzień troszkę lajtowy, ma tutaj kościół Salezjanów. Bardzo ładny, zaraz sobie do niego pójdziemy, tylko troszkę odpoczniemy. Bo nie szliśmy akurat drogą, tylko pod górę. W sumie skrótem, co nie, Dick? No i tak, skrótem, ale będziemy wracać normalnie pełną drogą, bo to można zdechnąć nie sądzę. Dokładnie. No, dobra, no to... Może, jeżeli będzie może, to o, coś nam spadło. To będzie można nagrać od środka kościół. I napiszcie tej wody, co tam mówi, że ma jakieś magiczne właściwości. No i jesteśmy już prawie w kościele. Tutaj poszliśmy od innej strony. I jesteśmy przy kaplicy. Tutaj sobie napełniliśmy troszkę wody. Wodą. No i tak to wygląda. Tutaj mamy tej dzieje tej Szczyrkowskiej góry. Do źródełka nam się niestety nie udało dostać, ponieważ jakiś pan stał przed nami, który miał 5-litrowy baniak. No ale... A niestety strumień nie jest zbyt wart świętych źródełka. No nie. Byśmy musieli czekać godzinę. Tylko by nas przepuścił. Tylko żeby zobaczyć, napić się. Ale nie było czasu na nagranie. No niestety. Bo jednak pan miał. O! W ogóle ma też piękną pogodę, a wcześniej nie ponoć pada. Z drugiej strony tam też pada. Z drugiej tam? No to już. Ten Bóg co tam jest. No. Wyszliśmy już z tej świątyni Salezjanów i jesteśmy w mieście i ma tej ładną skocznię. Jeszcze pójdziemy na targ, to może też coś nagramy i to będzie taka krótka na 10 minut.
się i idziemy. Ten kurwicę możesz nagrać. Zestaw na noc. O, ten. No i witamy, jesteśmy na dworcu PKP Bielsko-Biała, główny, i za niedługo będziemy jechać. Tam jakiś pociąg pojechał, Cyniajdik. Aha. Jak ci się podobała podróż cała, znaczy podróż, cały pobyt? Co? Był cudowny. Tak, nigdy więcej. A, dobra, no to słuchaj, to będzie już koniec, nie, bo nie idzie nagrywać, jak już będzie w Szczecinie. No nie, nie ma sensu. No. Żegnamy się, fajne było, trzymajcie się. Więc jak już to będziecie mieć któregoś dnia, jakieś kilka tygodni pejkiem po tym, jak wróciliśmy, zrobię w końcu filmik. Tak, bo u niego to zawsze problem jest, tak? Znaleźć czas pomiędzy grom. I ćwiczeniami. I grom. No i grom. Dobra, no to na razie. Pa.